Była wczoraj u lekarza Irka? Nie. Siostry Irka i Kornelia nie lubią się. Kiedy starsza Kornelia demaskuje Irkę, gimnazjalistka postanawia się zemścić. Nastolatka chce poderwać chłopaka siostry i udowodnić, że ten ją zdradza. Nienawidzę go. Mówił, że mnie kocha, a całował się z tą gówniarą. Wczoraj mi powiedział, że podoba mu się bardziej niż ty. Nowy uczeń za namową kolegów robi dowcip wychowawcy. Co robi ten kwiatek w mojej torbie? Patryk doradza gimnazjaliście, żeby dał Andrzejowi Lesickiemu łapówkę. Co to za historia z tymi pieniędzmi, które mam mu niby dać? Wszyscy mu podobno dają. Muszę dać pieniądze temu Lesickiemu. Dla świętego spokoju. Nauczyciel jest zbulwersowany tym, że mama nowego ucznia próbowała go przekupić. Łapówka, tak? Podobno przyjmuje pan pieniądze. Kto pani to powiedział? Ja mu pomogę. Proszę cię. Gimnazjalista Mirek Rosiński niedawno przeprowadził się z rodzicami do Krakowa. Po raz pierwszy przychodzi do szkoły. Chłopiec bardzo się denerwuje i chce jak najlepiej wypaść przed nowymi kolegami. Na lekcję przywiozła go mama. Kobieta bardzo wspiera syna i liczy, że spodoba mu się w nowym miejscu. No to powodzenia. Przyjadę po ciebie, jak skończysz lekcję. Mamo, weź przestań. Sam trafię do domu. Nie jestem już dzieckiem. Dobrze, dobrze. Idź już do klas i pamiętaj, żebyś nie zawalił nauki jak w poprzedniej szkole. Dobrze. A jak się będziesz uczył, to rozmawiałam z tatą. Dostaniesz rower. Na full wypasie? Tak, jaki sobie wybierzesz. Wow. No to pa. Cześć. Jestem tu nowym. Mam chodzić do pierwszej C. O, to do nas. Cześć. Ja jestem Fabian, a to jest Maciek. Cześć, Maciek. Mirek, cześć. Ty, jak jesteś nowy, to musisz przejść rytuał, żeby wejść do naszej paczki. Jaki rytuał? Taki jak wszyscy. Musisz coś kręcić Lesia, naszego wychowawcę. Ale co mam zrobić? Na przykład wrzuć mu do torby kwiatka razem z ziemią albo coś. Nie wścieknie się? No risk, no fun. Wybieraj. Nie no, spoko. Wchodzę w to. No to chodź. To mój pierwszy dzień w tej szkole i nie chcę być na sztywniaka. Nie wiem, co to za Lesicki, ale skoro wszyscy robią mu kawały, to pewnie jakaś mega pierdoła z niego. Ale go wkręciliśmy. Normalnie nie ma żadnego rytuału. Ale będzie beka, jak ten nowy szczęś wystartuje do Lesia. Ciekawe, co Lesiu zrobi. Trwa przerwa. Nowy uczeń gimnazjalnej pierwszej C bardzo chce, żeby klasa go polubiła. Ma zamiar zrobić wychowawcy kawał, na który czekają koledzy. Nauczyciel na chwilę wyszedł z sali. Mirek czuje, że to najlepszy moment, żeby się wykazać. Chłopiec nie wie, że koledzy zażartowali z niego. No dobrze, moi drodzy, zaczynamy. Proszę pozbierać te papiery z ziemi wszystkie, dobrze? Słuchajcie, poznaliście już naszego nowego kolegę, Mirka Rosińskiego. Mirek, proszę podejść. Chciałem, abyś powiedział parę słów o sobie. Czym się interesujesz? Skąd do nas przyjechałeś? Nazywam się Mirek Rosiński. Jestem z Cisnej, ale niedawno przeprowadziliśmy się z rodzicami do Krakowa. No, jakie zainteresowanie? Rower. Ogrodnictwo! Dobrze, proszę o spokój. Co was tak śmieszy, no? Także mam nadzieję, że zaprzyjaźnicie się z Mirkiem. Mirku, proszę usiąść. A ja, tak jak obiecałem, oddam wam dzisiaj klasówki. Mam wrażenie, że humor się niektórym niestety trochę pogorszy, także... Co to jest, słuchajcie? Co robi ten kwiatek w mojej torbie? To nie jest śmieszne, dobrze? Bogusz, wiesz coś o tym? Ja? Nie. W takim razie proszę, jeżeli nikt się nie chce przyznać, proszę, chowamy zeszyty, wyjmujemy karteczki, sprawdzimy sobie waszą wiedzę z przyłos. No tak, no co? Panie profesorze, to ten nowy Rosiński. Mirek, to ty, tak? To on, wszyscy widzieli. Mirek, podejdź tutaj, proszę. Ja chciałem cię przedstawić klasie, ale widzę, że ty sam lepiej się zaprezentowałeś. To jest takie zabawne według ciebie? Nie. To dlaczego to zrobiłeś? Ja nie wiem, czemu to zrobiłem. Przepraszam. Dobrze, Mirek. Słuchaj,
Zobaczymy, czy z fizyki jesteś taki dobry. Powiedz mi, jakiej siły trzeba użyć, aby wyjąć tego kwiatka z mojej torby? No, siły przynajmniej równej ciężarowi tego kwiatka, tak? Czyli... Nie wiem. Mirek, powinieneś pomnożyć ciężar tego kwiatka przez przyspieszenie ziemskie, rozumiesz? To są podstawowe informacje i niestety dostajesz jedynkę. Także nieźle jak na początek. Usiądź, proszę. Zaraz ciebie wezmę do odpowiedzi, naprawdę. Co za dzieciak. Pierwszy dzień w szkole, a już chce ze mną zadrzeć. Niech sobie nie myśli, że ujdzie mu to na sucho. Ja oczywiście lubię żarty, lubię się pośmiać, ale są granice humoru, których przekraczać nie wolno. Ale wtopa! I to jeszcze przed fizykiem. Ja z fizy jestem noga, a ten koleś, co mnie wsypał, to co? Myślałem, że klasa będzie ze mną trzymać. Tak mi powiedzieli ci dwaj kolesie. Mam przerąbane. Irka Nowicka, uczennica klasy trzeciej D gimnazjum, często wagaruje i ma kłopoty w szkole. Ostatnio opuściła ważny sprawdzian z języka angielskiego. Właśnie zamierza wręczyć Annie Turczyn podrobione przez siebie usprawiedliwienie. No, głowa mnie bolała i byłam z mamą lekarza. Irka, to jest podpis twojej mamy? No tak. Ty wiesz, że to już jest któraś twoja nieobecność z rzędu. Masz w ogóle zwolnienie od lekarza? Zapomniałam wziąć. No to niech mama zadzwoni. Myślę, że to nie jest problem, żeby wypisał doktor karteczkę z pieczątką. Ale dlaczego? Od mamy nie wystarczy? Irka, no ja nie jestem przekonana, że to jest podpis twojej mamy. Nie wiem, o co ci chodzi. Mam do niej zadzwonić? Kornelia, mówisz na swój... Dzień dobry. Była wczoraj u lekarza Irka? Nie. Przecież nie było cię w domu, to było rano. Ale mama nic mi o tym nie mówiła. Dobra, Irka, ja dzwonię do twojej mamy. Dziewczyno, czego ty się nie możesz trochę postarać jak siostra? Nie opuszczę zajęć, pouczyć się. No co jest? No po prostu super, teraz dostanę szlaban od starych. Sama jesteś sobie winna i nie mam zamiaru kłamać, żeby... Idiotka! Nie daruję Korneli, że mnie wkopała. A wystarczyło, żeby powiedziała, że byłam u lekarza i przecież Turczyn by to łyknęła. I co, ja mam brać z niej przykład? Też mam donosić na innych? Gimnazjalistka jest wściekła na swoją starszą siostrę, że ta nie potwierdziła jej wersji wydarzeń przy nauczycielce. Irkę złości też, że wciąż jest porównywana do rozsądnej i poukładanej Korneli. Chcę wreszcie podrabiać podpisy rodziców, bo i tak ci to nie wychodzi. A co cię to w ogóle obchodzi? Możesz się zająć swoimi sprawami? Mogę, ale nie licz na to, że będę kłamać, jak nauczycielka mnie o coś pyta. Żebyś tego nie pożałowała kiedyś. Prędzej ty tego pożyjesz, jak tylko mama się dowie. Cześć, Laski. Cześć. Chodź, Bruno, przyjdziemy. Nie chcę się z nią gadać. No dobrze. A czemu z nim nie chcesz gadać? Irka Nowicka wymyśliła plan, jak zemścić się na starszej siostrze za to, że wydała ją przed nauczycielką i chce podzielić się swoim pomysłem z najlepszą przyjaciółką, Dominiką Krajewską. Co jest? Kornelia mnie w to wkopała. Będę miała przez nią szlaban. Powiedziała Turczyn, że nie byłam wczoraj u lekarza, no i ta się kapnęła, że sprawiedliwie jest podrobiony. Ale z tej Korneli szmata. Weź, pożałuję tego. Co chcesz zrobić? Wiesz co, taka jest zakochana w tym swoim nowym chłopaku. Ciekawe, czy u mnie też. Może to sprawdzimy. Czekaj, czekaj. Co chcesz zrobić? No, weź. Chyba wyglądam coraz lepiej od Korneli. No, oczywiście. Zerwę Brunona. Chcesz wyrwać chłopaka własnej siostry? No, a co? Zrobię na złość. Pomożesz mi, czy nie? No, jasne. No, ale jak? No, nie wiem. Nakręcisz jakiś film, jak się z Brunem przytulamy albo całujemy. Wiesz, wymyślę coś na poczekaniu. Zobacz, jaka będzie okazja. No, spoko. No i potem jej to pokażemy. Super. Kornelia wreszcie dostanie za swoje. Ciekawe, jak się poczuje, kiedy zobaczy, że jej ukochany Bruno się ze mną całuje. Wiemy go sprowokować, żeby to zrobił. Odegram się za to, że wkopała mnie z tym usprawiedliwieniem przed Turczyn. Mirek ma pretensje do Maćka i Fabiana, że kazali mu zrobić kawał wychowawcy. Chłopiec czuje, że się wygłupił, a klasa nie stanęła w jego obronie. Powiedzieliście, że klasa będzie potem ze mną trzymać. A jeden gościu mnie wsypał. No, wszyscy nie założą ci nagle fanpage'a. No ale mega szacun dla ciebie, serio. Uwaga. No mówię ci, stary, wkupiłeś się do klasy. No. Tylko, że zadarłem nie z tym nauczycielem, co trzeba. Uwali mnie z tej fizyki jak nic. No, to jest faktycznie problem. Lesiu jest ostry. Ale jest na niego sposób. Myśmy to już przerobili. W jaki sposób? Wiesz, teraz trzeba mu się tylko trochę podlizać. Zanieś mu kawę i drożdżówkę do pokoju nauczycielskiego, to zobaczysz, że da ci spokój. Serio? Stary, nie wierzysz nam? Zdradzamy ci patenty na Lesia. W końcu jesteś teraz w naszej paczce. No, ale jak nie chcesz, to nie musisz nas słuchać. Nie no, spoko. A gdzie jest pokój nauczycielski? Pokażemy ci potem. To na razie kup tą drożdżówkę, to poczekamy. A
Ale będą jaja. Już widzę, jak Mirek wparuje do pokoju nauczycielskiego z drożdżówką i kawką dla Lesia. Lesiu chyba padnie z wrażenia. Koledzy przekonali Mirka, że swoim zachowaniem zdobywa pozycję w klasie. Chłopiec dał się namówić na kolejne zadanie, jakie wyznaczyli mu Maciek i Fabian. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Bo ten... to dla pana. Dla mnie? A z jakiej okazji? Bo ja chciałem przeprosić za tego kwiatka. Czyli rozumiesz, że źle zrobiłeś, tak? Tak. No dobrze, połóż tutaj. Ale jedynkę, którą zarobiłeś, to wiesz, że w ten sposób tego nie załatwisz. Wiem. A może ja wyczyszczę tę teczkę? Nie. Tę teczkę sobie sam wyczyszczę, dobra. To przepraszam jeszcze raz. Do widzenia. No. Do widzenia. Do widzenia. No, o co wam chodzi, co? Smacznego. Znaczy nie, no Boże, proszę, poczęstuj się, jeżeli chcesz. No. Słuchaj, a za jakiego kwiatka ci przepraszał? Zrobił mi głupi kawał, no. Dał ci kwiaty? Tak, i poprosił mnie o rękę. Wiesz co, zejdź już ze mnie, bardzo proszę. Słuchaj, dlaczego to? Słuchaj, to jest bardzo interesujące. Kiedyś wam o tym opowiem, dobrze? Ale słuchaj, ja też bym chciał dostawać drożdżówki i kawę między lekcjami. I kwiaty. I kwiaty. Może się poczęstujesz. Koledzy z klasy nowego gimnazjalisty, Maciek i Fabian, są ciekawi, jak ich wychowawca zareagował na prezenty od Mirka. Dobrze się przy tym bawią. I co? Co Leś powiedział? Że tak tego nie załatwię. Słabo. Co słabo? To oznacza, że teraz ci tak łatwo nie odpuści. Musisz wymyślić coś więcej. Co więcej? Wiecie, jaką on miał zdziwioną minę, jak mnie zobaczył z tą kawą i bułką? Myślałem, że się spalę ze wstydu. Dałem się wam podpuścić, że wszyscy uczniowie tak robią. A to na pewno nieprawda. Prawda. Zapytaj się, kogo chcesz. Jasne. Żeby się rozniosło, że podlizuje się Lesickiemu. Odwalcie się ode mnie. Zrobiłem z siebie idiotę przed nim i innymi nauczycielami. A byli przy tym inni nauczyciele? Byli. No i z czego się śmiejesz? On się nie śmieje. Tylko teraz już wiemy, czemu Lesicki nie dał się udobruchać. Trzeba było to zrobić bez świadków. Dajcie mi spokój. Stary, ja bym na twoje miejsce posłuchał. Teraz na serio będziesz miał przekopane. Co ci dokładnie Lesicki powiedział? No, że jeśli chodzi o tą jedynkę, to tak tego nie załatwię. O kurde. No, słabo. Ale skoro nie chcesz nas słuchać... No mówcie! Ja bym... Wiesz co? Ja chyba też. Kiedyś tak zrobiłem i zadziałało. Ale co? Musisz umyć mu samochód. On ma fioła na tym punkcie. Bardzo to lubi. Samochód? Chyba zwariowaliście. Dobra, jak nie chcesz nas słuchać, to się bujaj. Czekajcie. Który to samochód? Pokażecie mi? Pokażemy ci po szkole. O. Nie wiem, no... Nigdy nie robiłem takich rzeczy, ale zależy mi, żeby mieć z Lesickim dobre układy. Jak się na mnie uweźmie, to mogę się pożegnać z rowerem od rodziców. On łyka wszystko. Ja nie mogę. Co za mega naiwniak. Wkręcimy go w jeszcze parę rzeczy. No, takiej okazji przecież nie można zmarnować.